Proszę Państwa, no to spójrzmy jeszcze raz na to pytanie, które jest: sanacja czy kasacja? No z najwyższą sympatią dla zdolności intelektualnych szeregu osób, które uzyskały nominację w tym trybie, o którym dzisiaj dyskutujemy i który stwarza problemy od raz, dwa, trzy, czterech lat w polskim systemie prawnym. Nie pozostaje innej odpowiedzi, nie pozostaje inna odpowiedź jak kasacja, nie sanacja. Kasacja tych orzeczeń, tych nominacji z tej prostej przyczyny, że inaczej my naruszymy standardy już nie tylko wewnętrzne, ale wewnętrzne też, o tym za chwilę, ale również przede wszystkim standardy Rady Europy, które prawdopodobnie, ja mam przynajmniej taką nadzieję, zostaną w jakiś sposób zaabsorbowane również przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przez Trybunał Luksemburski. No, proszę Państwa, ale naruszymy i standardy wewnętrzne. No, mogę tylko wielkim skrótem myślowym powiedzieć. Artykuł 179 przewiduje dwufazową procedurę nominacji sędziowskiej, niezależnie od tego, czy do Sądu Najwyższego, czy do Sądu Rejonowego w Miechowie. Nominacja pana prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Te dwie fazy są równoprawne. Proszę Państwa, twierdzenie, że muszą być niejako spełnione warunki z obu tych faz, nie jest żadnym zamachem na prerogatywę pana prezydenta. Nie ośmieliłbym się tego uczynić. Jest tylko po prostu odczytaniem brzmienia przepisu Konstytucji, artykułu 179. Zwróćcie Państwo uwagę na, przepraszam, jeszcze dosłownie pół minuty. Zwróćcie Państwo uwagę na swoistego rodzaju pęknięcie, jakie występuje w zdaniu odrębnym pana sędziego Kozielewicza do uchwały trzech izb. Otóż pan sędzia Kozielewicz złożył zdanie odrębne od tej uchwały, ale powiedział tak: no ale gdyby na etapie postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa doszło do popełnienia przestępstwa, no to w głowie mi się nie mieści. To ta nominacja to jest, to nie ma prawidłowego. Proszę Państwa, to albo to jest tak, że te dwie fazy są nierozerwalne, albo to jest tak, że tę fazę drugą można od fazy pierwszej oddzielić. Jeżeli oddzielić, to nominacja pana prezydenta może być w pełni prawidłowa, również wówczas, kiedy doszło do jakichś bardzo nieprzyjemnych historii na etapie opiniowania czy przedstawiania kandydatury. To wtedy nie jest kwestia modelowa, to jest wtedy kwestia wyłącznie ilościowa, a nie jakościowa. Więc jeżeli się zgadzamy, że ma być to również pod względem jakościowym wszystko czyste, to i w związku ze treścią artykułu 179 odpowiedź na pytanie postawione tutaj jawi mi się jako zupełnie oczywista. Pozwólcie Państwo, że zakończę to przedługi swój głos w dyskusji jednym stwierdzeniem. Mianowicie muszę się podzielić z Państwem taką osobistą refleksją. Wiecie Państwo, kiedy w grudniu 2017 roku, to już prawie 5 lat w tej chwili będzie, kiedy kończyłem to swoje wystąpienie w Senacie takim stwierdzeniem, że o wolnych wyborach, o wolnych sądach zawsze będą pamiętać wolni ludzie, to był to wówczas głos mojej nadziei. Ja byłem wtedy w takim nastroju, muszę Państwu powiedzieć, chociaż starałem się walczyć, że... I tak potem wróciłem do domu, mówiłem, no pięknie, bardzo pięknie powiedziałeś, ale jak patrzę, co się przez te 4 lata dzieje, jak patrzę na to, co robią paneliści, którzy w dniu dzisiejszym do Państwa swoje uwagi wypowiadali, to ja, proszę Państwa, dzisiaj wypowiadałbym te same słowa, nie jako słowa nadziei, tylko jako słowa pewności. Jako słowa pewności, tak. Będziemy mieli wolne sądy. Dlaczego? Dlatego, że wolni ludzie nam nie pozwolą na to, żebyśmy zrezygnowali, jakby ta walka nie była jeszcze trudna i długa,
z walki o wolne sądy. Dziękuję bardzo.